Cześć wszystkim. Witam Was w nowym roku. Życzę dużo szczęścia, spełnienia marzeń, aby ten rok 2022 był dla wszystkich nas lepszy. Zapraszam na kolejny film. Cześć karawaningowcy, nowy rok, mało spania, ale dzisiaj sobie coś zrobimy dobrego. A co to będzie? Zaraz Wam powiem. Zrobimy sobie kiełbasę krakowską podsuszaną, która będzie wędzona. Co ja będę potrzebował? Ano, słuchajcie, mam tutaj zmielone na grubszych oczkach troszeczkę, około kilograma, około mniej więcej, może trochę więcej, bo nie ważyłem tego, łopatki, takiej tej, wiecie, tłuściejszej. I tutaj mam pokrojoną w kostkę karkówkę wieprzową i łopatkę wieprzową. I teraz co ja z tym muszę zrobić? Teraz mnie nie będziecie widzieć, tylko będziecie widzieć to, co ja robię. Ano, wrzucamy to wszystko do jednego gara. Idziemy po sól. Oczywiście musi to być, tak jak zawsze w moim przypadku, sól kłodawska. Na, tu jest tak mniej więcej około 3,5 kg tego naszego mięsa. Na te 3,5 kg dajemy 3 płaskie łyżki soli kłodawskiej. Wystarczy. Teraz dodamy, gdzie my tu mamy, zmielony pieprz, około jednej łyżki. Dodamy jeszcze zmielony kminek, też około jednej łyżki. Ale jak ktoś kminku nie lubi, nie musi go dodawać. Dodamy sobie jeszcze gorczycę. Czekajcie, gorczyca. Gdzie ta nasza gorczyca? Już tutaj szukamy gorczycy. O, mamy gorczycę. Mamy gorczycę. Popatrzę, czy tu gdzieś nie mam już zaczętej. O, mam nawet zaczętą, słuchajcie. To już nie muszę otwierać. I też tak mniej więcej jedną łyżkę tej gorczycy. Tutaj dodałem również zgniecione owoce jałowca. Zgniecione owoce jałowca, dlatego że, tak jak już Wam kiedyś wspominałem, jałowiec jest bakteriostatyczny i zabije nam wszystkie niedobre rzeczy, czy zarazki, jakieś zapobiegnie rozwinięciu się pleśni i tym podobnych rzeczy. Ja zawsze do kiełbas to dodaję. I więcej przypraw ja dodawał do tej kiełbasy nie będę. Całość teraz musimy wyrobić tak, żeby nam się to wszystko połączyło, głównie z tą solą. I będzie się to peklowało
mniej więcej 3 godziny po wyrobieniu. Musi być to dobrze wyrobione, słuchajcie. Tu są kawałki mięsa pokrojonego. Dzisiaj nie będziemy tego nadziewali tradycyjnie przez maszynkę, tylko będziemy to robili tak jak nasi pradziadowie, którzy nie mieli maszynek, a też kiełbasy wyrabiali tak, aby zakonserwować mięso. Czyli wędzili w zimnym dymie przez długi okres czasu. Ponieważ ta nasza kiełbasa krakowska podsuszana będzie wędzona w dniu dzisiejszym, ale to wszystko wam pokażę. Myślę, przepraszam, myślę, że z tej ilości mięsa wyjdą nam takie 4 konkretne batony tej naszej kiełbasy. O, wyrabiamy to tak, żeby to mięso, które żeśmy zmielili, te najtłuściejsze takie, nie, żeby to nam skleiło całość tego mięsa. Nie dodajemy tu żadnej wody, niczego, ponieważ mięso pod wpływem soli puści swój sok. Żadnej wody, żadnych rosołów, tak, tam niektórzy wydziwiają, ja tego nie robię. Po prostu uważam, że to jest bez sensu. No i słuchajcie, mamy to wyrobione wstępnie. O. I to powędruje do chłodnego miejsca. A w międzyczasie pokażę wam, jak zrobić tradycyjne kluski śląskie. Więc za niedługo wracam. Jak mięso się już upekluje, słuchajcie, muszę się trochę schylić, ponieważ mam bardzo mało miejsca tutaj, nie mam gdzie tej kamery ustawić. Muszę przynieść chyba statyw taki duży, ale wrócę do was za niedługo. Do zobaczenia. No więc tak, wróciłem do was i zajmiemy się naszymi kluskami śląskimi. Słuchajcie, mamy tutaj ugotowane i zmiażdżone na prasce do ziemniaków ziemniaki. Proporcje nie są ważne, bo zaraz wam pokażę, jak dobrać idealne proporcje. Robimy w ten sposób, że dzielimy ten garnek na równe 4 części. Zobaczcie, równe 4 części. Jedną z tych części wyciągamy. Przepraszam, ale dzisiaj coś mam sucho w gardle bardzo. Wyciągamy i potrzebujemy do tej 1/4 części wsypać mąkę ziemniaczaną, tyle, aby wyrównać poziom w całym garku. Zobaczcie, tak to wygląda. Nie wiem, czy to widać. Tu mamy tą 1/4 część i ziemniaki. Moja innowacja do tradycyjnych śląskich klusków to jest dodatek majeranku, który poprawi nam smak ziemniaków. Około jednej takiej czubatej łyżki do zupy. I zarabiamy ciasto. O. Musimy je tak wyrobić, żeby było jednolite, żeby cała ta mąka ziemniaczana połączyła się nam z ziemniakami. Dlaczego to przez praskę przyciskamy? Ano, żeby nie było grudek. Lepiej się takie kluski wtedy lepi.
Zobaczcie, nie wiem czy to, bo tak jak mówię, no ciężko mi tutaj w tej mojej kuchni tą kamerę gdzieś ustawić. Ale postaram się Wam zaraz pokazać, jak to wyrobię. I teraz słuchajcie, takie kluski po ugotowaniu możemy zamrozić. Możemy je zapasteryzować. Oczywiście do pasteryzacji musimy je natłuścić, bo inaczej nam się wszystkie w słoiach posklejają. Ale wtedy takie kluski długo wytrzymują. Możecie sobie taki słoik wziąć, czy dwa, czy trzy, czy ile tam kto będzie chciał, na wypady karawaningowe i macie gotowe kluski. Nie musicie kupować, nie musicie ich na miejscu robić. O, zobaczcie, jeszcze dosłownie z minutę, może nawet mniej, i nasze ciasto na kluski będzie gotowe. Forma kluzek śląskich, wiadomo, że jest okrągła, ale można to zrobić również w kształcie kopytek. Takie kluski możemy również odsmażać. I teraz powiem Wam jeszcze jedną rzecz. To ciasto na kluski śląskie, które ja w tej chwili zrobiłem, jest również podstawą do kotletów ziemniaczanych, które też pokażę Wam w którymś z filmów, jak przygotować, zrobić, usmażyć. Jest to szybkie, takie proste danie. No i zobaczcie, ciasto mamy już w tej chwili gotowe. Tak nasze ciasto wygląda. Nie wiem, czy to wszystko dobrze widać. No i przystąpimy do lepienia kluzek, które będę te kluski odkładał sobie na talerz. Bierzemy taką porcję ziemniaków. O, jest to ciasto bez jajek, bo tradycyjne śląskie kluski jajek nie mają. Chodzi o to, żeby ciasto było puszyste. No i teraz co robią Ślązacy? Ślązacy robią dokładnie tym palcem tutaj w kluzce wgłębienie. Takie o, po to, aby tam zbierał się sos. Ale nie jest to konieczne. Ja tego nie robię, bo uważam, że to jest niepotrzebne. To bardziej tak, wiecie, pod wygląd w restauracjach. A w domu nie jest to w ogóle konieczne. I robimy sobie kulki mniej więcej takiej jednakowej wielkości. Ziemniaki też nie mają znaczenia, jakie zrobicie. Jedynie takie ziemniaki, które są białe, sypkie, czyli takie, które po ugotowaniu dosłownie się sypią, nie nadają się na te ciasto. Najlepiej jak to są ziemniaki żółte, takie jak do placków ziemniaczanych. O, i mamy kolejną kluskę. I tak będziemy tutaj tych klusek, nie wiem ile mi wyjdzie, ale tak myślę koło stówki, ponieważ to co nie zjemy, to zostanie zamrożone i będzie na jakiś czas. I jeszcze jest jedna wersja tych klusków, to są kluski czarne. I aby te kluski czarne uzyskać, powiedzmy do takiego garka, jak ja tutaj mam, ścieramy 3 lub 4 ziemniaki na tarce, na najdrobniejszych oczkach. No tam już mysza zaś zaczyna. No i co ty tam, mysza, robisz? Oglądalność zwiększasz. No w każdym bądź razie możemy też zrobić sobie tradycyjne kluski czarne. One naprawdę wychodzą czarne, tylko musicie po prostu po starciu tych ziemniaków i wymieszaniu tego ciasta z tymi startymi ziemniakami odczekać mniej więcej około pół godziny i dopiero wtedy możecie to ciasto
urabiać i lepić kluski. Nie ma tu żadnych przypraw oprócz majeranku. Ziemniaki były gotowane w soli. Także jest to szybkie, proste. No i zobaczcie, i takich klusek będę kulał tutaj około stówki. To co my nie zjemy, to będzie wszystko do zamrożenia. Także zachęcam do robienia takich kluzek. Słuchajcie, są naprawdę smaczne, pulchne, nie są gumowate, tak jak niektórzy robią, że do tego ciasta dodają jajko, wtedy te kluski są takie gumowate, źle się gotują odnośnie gotowania. No więc, żeby takie kluski ugotować, no to słuchajcie, wlewamy do garka wodę, zagotowujemy, osalamy i wrzucamy po jednej kluszce. Czekamy, aż wszystkie wypłyną i gotujemy je jeszcze około 2 minut po wypłynięciu. Wtedy takie kluski są już gotowe do spożycia. Możemy je jeść ze wszystkim. My najczęściej tutaj jako Ślązacy zjadamy je z sosem. Zjadamy je z, nie wiem, jakimś karczkiem, zjadamy z sałatką, bądź to z czerwonej kapusty, bądź to jakąś inną, bądź z ogórkami kiszonymi. No różnie to tam, w zależności jak mamy smak, żeby co niedzielę nie jeść tego samego, bo na Śląsku jest tak, że tradycyjne takie danie śląskie to jest na niedzielę, czyli modrokapusta, kluski śląskie i rolada. Natomiast no, wymaga to dużo więcej pracy, żeby zrobić te rolady, gotować tą kapustę, więc nie robimy tego co niedzielę, robimy to raz za jakiś czas. Natomiast kluski, tak jak mówię, robimy często, ponieważ są naprawdę smaczne. Zapraszam do zrobienia sobie takich klusków, spróbowania i smacznego. A słuchajcie, jeszcze wam zapomniałem powiedzieć o takim moim patencie na szybkie robienie tych klusków, bo nikt nie powiedział, że kluski śląskie mają być okrągłe. Ja wykorzystam sobie taką miareczkę. I co robię? Nabieram do tej miareczki ziemniaków, ugniatam, ostukuję i wychodzą nam takie połówki śląskich kluzek. Bo tak jak mówię, kluski nie muszą być okrągłe, mają być przede wszystkim smaczne. O, i zrobimy sobie kolejną. Ugniatamy, postukujemy i kolejną. I tak tym sposobem robienie tych klusek przyspieszamy mniej więcej tak o połowę. No i dobra, słuchajcie, minęło nam 3 godziny. Będziemy się brali za naszą kiełbasę. Tutaj w ciepłej wodzie moczą mi się osłonki białkowe kaliber 50. Tutaj mamy to nasze mięso, które już odczekało, i ostatni dodatek do tego mięsa to jest mniej więcej 6 zgniecionych na prasce ząbków. I jeszcze raz musimy to mięso przemieszać porządnie. Zobaczcie, wszystko to jeszcze raz przemieszamy. Czosnku nie dajemy też zbyt dużo, ponieważ to ma być kiełbasa krakowska, a nie czosnkowa. Więc dajemy go tylko tyle, aby tam jakiś aromacik delikatny tego czosnku w tej naszej kiełbasie był. Jeszcze raz to szybko przemieszam.
Nie dodajemy, tak jak już wspomniałem, żadnej wody. Nie dodajemy nic. Mięso jest fajne, zbite. O. Myślę, wystarczająco słone. Dobra, więc teraz tak, umyję sobie ręce i będziemy nadziewać nasze osłonki. Potrzebujemy sznurek, najlepiej bawełniany, taki wędzarniczy. Odcinamy sobie tutaj cztery takie kawałki. O! Przesuniemy się z tą naszą masą. Zobaczcie, to są osłonki białkowe. Należy je przepłukać pod bieżącą wodą. I na każdej takiej osłonce będziemy robić węzełek. Dosyć, pamiętamy, żeby to zrobić dosyć ściśle. Mocno to trzeba związać, naprawdę mocno, bo może być sytuacja, że podczas wędzenia ta kiełbasa Wam po prostu wyleci. Może tak się też zdarzyć podczas parzenia tej naszej kiełbasy. O, i mamy przygotowaną już osłonkę. I teraz w tym momencie będziemy nadziewali naszą kiełbasę krakowską. I teraz tak, ja tutaj miałem, słuchajcie, takie sprytne małe urządzonko. Tylko nie bardzo teraz wiem, gdzie je dałem, ale dobra, mało istotne. Powinno się mieć taki specjalny lejek do tego. Albo w zasadzie, czekajcie chwilę. Możemy wykorzystać do tego celu część z maszynki do mielenia mięsa. No, mysza zaś tutaj mnie molestuje standardowo. Mysza nie umie się skupić przez ciebie. O, zakładamy tą osłonkę. Coś mi to tu kiepsko idzie. Pierwszy raz to będę robił na maszynce. Gdzieś zapodziałem sobie to moje urządzenie. No dobra, udało nam się założyć i pakujemy tą naszą kiełbasę do środka, do jelita. O. No i tak musimy napakować dosyć do pełna i ściśle. Żeby tak się stało, słuchajcie, to musimy zrobić tak, że w trakcie pakowania sobie tutaj tak ubijamy, ażeby wypuścić jak najwięcej powietrza z naszej osłonki, po prostu żeby tego nie przekuwać później. Nie kombinować. Zobaczcie, to mięso nam się tutaj będzie ładnie osadzało. O, i całe powietrze będzie wypuszczane. No i znowu będziemy tutaj pakować. Ja się już to postaram teraz zrobić bez, chyba łyżką jednak się nie da.
Jest to taki trochę wolniejszy proces jak z maszynką do mięsa i nabijanie tradycyjnego jelita, tego cienkiego. No ale gdzieś to, słuchajcie, za podziałem, nie potrafię tego znaleźć, więc postaram się to ręcznie tu ponabijać. Będzie to trochę dłużej trwało, no niestety. No i znowu ta sama procedura, ubijamy i wypuszczamy powietrze, zobaczcie. I to nieważne, czy to robimy ręcznie, czy to będziemy robić przez to moje urządzonko, powietrze musi być wypuszczone, a kiełbasa musi być ściśle zbita. O. No i jeszcze tutaj trochę możemy wrzucić. No widzicie, tak się stało, żeśmy robili na koniec roku porządki i pogubiło nam się trochę rzeczy. Może nie tyle pogubiło, co nie wiem, gdzie żeśmy je dali i nie mam czasu, czy nie chce mi się ich po prostu na dzień dzisiejszy szukać. W każdym bądź razie, słuchajcie, po ubiciu tej naszej tutaj kiełbasy, o, skręcamy dosyć ściśle to nasze jelito. Bierzemy znów ten nasz sznurek bawełniany. Lepiej by się to robiło w dwie osoby, no ale niestety jest tak jak jest dzisiaj. Jeszcze raz odkręcimy i ściśle to związujemy. O, i tak wygląda nasz baton przygotowany do wędzenia. Ja teraz ponabijam resztę tych jelit i wrócę do Was, jak będziemy dalej z tym działać. No i tak, wyszły nam raz, dwa, cztery, pięć takich batonów. Całe mięso zostało spakowane. Teraz muszę to wziąć i pójdziemy rozpalić jeden z moich wędzarników. A wędzić dzisiaj będziemy w takim oto wędzarniku. To jest wędzarnik do wędzenia węgorzy, ryb przede wszystkim, ale można też w nim wędzić kiełbasy, mięsa, jeżeli tego nie ma dużo. Ja mam 5 tych batonów, więc nie będę rozpalał dużego wędzarnika. Wystarczy mi po prostu ten. No i słuchajcie, kiełbasy mamy rozwieszone. Wędrują tutaj do naszego wędzarnika. Ja tu jeszcze sprawdzę, czy one się nie dotykają ze sobą, czy jest wszystko ok. No i będziemy wędzarnik rozpalać. Tu mamy na dole taką szufladę. Tu jeszcze są jakieś resztki popiołu, które trzeba wyrzucić. Tu jest taka, słuchajcie, szuflada. W tej szufladzie będziemy rozpalać za chwilę ogień. Dobra, będziemy teraz próbowali rozpalać nasz wędzarnik. Nigdy nie rozpalajmy wędzarnika pod pałkami grillowymi, takimi rzeczami, ponieważ wtedy będziecie mieli tak, że do naszych wędlin może dostać się, nie wiem, no jakiś dziwny smak wosku, jakichś innych pieruństw. Więc lepiej to po prostu rozpalać drobnymi szczapkami. Ja to rozpalę szczapami sosny.
I tak w tej chwili to zbyt nie ma znaczenia. Szczapki są wysuszone, nie są smoliste. I tutaj działa nam to na zasadzie piecyka, czyli cugu, który tutaj na wierzchu wędzarnika możemy regulować. Pokażę Wam za chwilę jak. Wędzić będziemy tradycyjnie drewnem bukowo-dębowym. W tej chwili nam się już to fajnie tutaj rozpala. Wędliny około 15 minut będę podsuszał, dłużej nie ma potrzeby, dlatego że w tym wędzarniku jest bardzo wysoka temperatura się wytwarza, którą też regulujemy po prostu dosuwając lub odsuwając tą naszą tutaj szufladę. Ja zaraz wezmę zrębki. O. Mamy tutaj zrębki i w tym momencie naprzód naszej szuflady wędrują zrębki. Przymkniemy to troszkę, żeby dostało cugu i nam się to rozpaliło. Ciężko mi to dzisiaj jakoś idzie z tym nagrywaniem, ale chcę, żebyście zobaczyli, jak można sobie radzić, nie mając wędzarnika stacjonarnego. To jest wędzarnik, który ja czasami też zabieram na ryby. Kiedyś mieszkałem w blokach, więc w tym wędzarniku też wędziłem sobie na balkonie. I o dziwo sąsiedzi zawsze mówili, że bardzo fajny aromat. Wpraszali się na domowe wędzonki. Więc myślę, że nawet gdzieś tam pod blokiem na ławce można te pół godziny poświęcić, żeby sobie coś uwędzić. Tutaj zobaczcie, wydobywa nam się dym. Cuk regulujemy, tam widać na dole się pali, a cuk regulujemy tą pokrywką. Czyli im bardziej tą pokrywkę będziemy odchylać, tym większą powodujemy temperaturę w środku. Natomiast jeżeli jest przykryta całkowicie, to nam się tutaj gromadzi w środku dym i wędzi. Na początku jednak trzeba te wędliny podsuszyć, więc ja tutaj przymknę troszkę, niewiele, tak żeby ten cuk był i podsuszymy sobie tutaj te wędlinki. No i słuchajcie, wędzenie w toku. Myślę, że około godzinki czasu i nasza kiełbasa będzie gotowa. Żeby ją uwędzić, takich kubeczków zrębków potrzebuje dosłownie 3. Trzy takie kubeczki wystarczają na godzinne wędzenie. Natomiast tutaj widzicie taki kubeł po psiej karmie, pełny taki kubeł zrębków u nas w hurtowni wędzarniczej kosztuje 30 zł. Mnie to wystarcza praktycznie na większość roku na wędzenie tutaj w tym małym wędzarniku. Również używam ich do wędzenia w garnku, więc dzisiaj pokazuję Wam kolejny mój wędzarnik, trzeci, którego w zasadzie ja używam, jeżeli tych wyrobów mam mało lub chcę coś uwędzić na szybko i nie bawić się w rozpalanie tutaj dużego wędzarnika. Natomiast ten wędzarnik tutaj duży rozpalam tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli tych wyrobów mam dosyć dużo, głównie kiełbas. No bo tam ich wejdzie około 10 kg. No tutaj w tym małym wędzarniku ciężko by to było nam uwędzić. Także zapraszam, czy widzimy się po uwędzeniu naszych kiełbasek. No i tak, kochani, wyglądają nasze kiełbasy krakowskie uwędzone. Będziemy je teraz parzyć
w temperaturze 80 stopni przez 30 minut i później zostaną odwieszone do podeschnięcia na około 3 dni i po tym czasie będziemy mogli jeść. Zapraszam wszystkich do zrobienia takich kiełbas. Polecam Wam. Przepis jest naprawdę dobry. Co tu więcej powiedzieć? Smacznego!